Cześć, jestem Karincia i witam w 13 odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Mam nadzieję, że ten odcinek, 13 odcinek, nie będzie pechowym odcinkiem. I tak jak mówiłam, dzisiaj trochę porozwijamy umiejętność kreatywności Bartkiem. Już myślę teraz, bierzemy się nim, by sobie pograł na instrumencie, póki jego ojciec gra tutaj, czy ćwiczy sobie tutaj ciosy, ćwiczy sobie umiejętność fitnessu, tak żeby nie przebywali razem w jednym pokoju, by później Bartek nie był zawstydzony przez to, że słabo gra na instrumencie. Więc poczekamy. Sobie, niech sobie grają. Kochani, później będzie musiał sobie porozmawiać, ale to jak Bartek już zdobędzie kolejny punkt, albo przez 5 godzin. Chociaż my w nie 5 godzin dzisiaj nie będziemy grać, ale chociaż kilka godzin. Chociaż do 6 punktu umiejętności kreatywnej. No dobrze, za chwilę będzie też już Agata. Przyjdzie do nas z pracy. Bartek, już się zmęczyłeś, to nie. Gustaw, przepraszam. Gustaw, się już zmęczyłeś. To weź prysznic. No dobrze. Mam nadzieję, że te treningi trochę Gustawowi pomogą, że nie będzie już taki grubiutki, że trochę nam schudnie tutaj. Może się uda, może się nie uda. Dobra. Agata już wróciła z pracy. Bardzo dobrze. Ale jesteś zmęczona, kochania. Myślałam, że coś namalujesz mi. Powiedz mi, czy ty jutro idziesz do pracy? Nie, jutro ma wolne. Dobra. Jutro masz wolne, ale idź spać. Proszę, idź spać. Zmęczona, flirtuj. Dobra, możesz sobie jutro rano możesz sobie poflirtować z mężem, a teraz spać, kochana, jest zmęczona. No ciąża to nie jest łatwa sprawa, już widzę. Brzuszek jest, jest, proszę. Już ładnie widać brzuszek, w którym jest trymestrze, jeszcze sprawdźmy. Jest w pierwszym trymestrze, za 5 godzin będzie drugi trymestr. No dobrze. Więc dziecko jest w drodze drugie. Oczywiście musimy trochę po nią pojeść trochę marchewki, by to znowu był chłopiec. No dobrze. Gustaw skończył. Ja widzę, że on nie jest ani głodny, ani nic. To może niech napisze książkę. I pytanie. Co teraz? Książka motywująca. Napiszmy książkę motywującą. Jak już jest pewny siebie, to to wykorzystajmy. Dobra. Bartek tutaj sobie gra. A tu jest słaby prysznic. No. Przewaga umysłu nad mięśniami. No dobrze, udowodnij mi tę przewagę umysłu. Więc dużo zarabiaj na tej książce, Gustaw. To może mi ją udowodnisz. Dobra, zachowuj się przyjaźnie. To możemy zatrzymać. Narysuj coś też. Możemy przypiąć. Dobra. Bartek, jak zdobędzie ten punkt, da mu się w końcu najeść i porozmawiać sobie, podnieść to towarzystwo. Sprawdzimy, czy ma ukończoną pracę domową. Bardzo dobrze, już 3 godziny. O, dużo. 3 godziny ci już stuknęły. Granie. No to szybko dość idzie. O, i jest 6 punkcik. Jeszcze 4. A teraz możesz sobie coś zjeść. Tylko co tu sobie zjemy? Kanapka z bekonem? No więcej nic nie ma. No to weź porcję. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie jakaś cała porcja. Ale zobaczymy. Później też dam, żeby rozmawiał z Gustawem. Chyba będzie mógł z nim rozmawiać, jak Gustaw pisze książkę. Ale to zobaczymy. To się okaże. Ale powinna być możliwość. Czekam, aż Bartek zje i porozmawia sobie z ojcem. Jak to towarzystwo ma niskie. Bardzo niskie. Bardzo, bardzo niskie. No dobrze. Jesz, jesz. Odwróć coś zjeść. No dobra, niech na razie jeszcze pisze książkę. Ale masz rozmawiać z ojcem. Rób głupie miny. Idź tam porozmawiać. O. Idziesz. Bardzo dobrze. Chwilę porozmawiaj. Tak będę musiała pilnować te potrzeby Gustawa, by nie spadły za nisko.
Ale mam nadzieję, że uda mu się skończyć książkę i dopiero wtedy załatwimy jego potrzeby. Na razie potrzeba towarzyska Bartka jest załatwiana, poprawiana. 22 już wybiła. Resztę, wydaje mi się, podniesiesz sobie w szkole, Barteczek. Jutro albo przy śniadaniu rano. O, i Gustaw napisał książkę. Wspaniale. Bardzo wspaniale. Najpierw pójdziesz siku. Krzaczkiem nie trzeba się zająć, a następnie sprzedaż wydawcy. No dobrze. Sprzedaż wydawcy, zjesz to się chyba, pójdziesz spać, Gustaw. No dobra, najpierw sprzedaj wydawcę książkę. Jutro rano zobaczymy, ile na niej zarabiasz, Gustaw. Ale dobrze. Idź, 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 Gustaw. I sprzedałeś wydawcy książki. Książkę sprzedałeś. Jeszcze 6 książek musisz wydać. No to jest dużo książek. To jest bardzo dużo książek. A to jeszcze nie jest ostatni etap tej aspiracji. To jest dość długa aspiracja. No dobrze. Zjedz, Gustaw, myjesz naczynia i pójdziesz spać. I spokojnie, cała rodzina pójdzie spać. To sprawdzę, no. Agata niedługo pewnie wstanie, bo będzie musiała siku, więc wstanie znowu w trakcie nocy. Ale dobrze. Dobra, Gustaw. Długo jeszcze jesz. Musisz iść spać, trzeba rano wstać. Pójdziesz później. Nie lubię, jak tak późno chodzisz spać, Gustaw. No. A ten drugi talerz to co, Gustaw? Hej! A ten talerz to co? Tam się nie posprząta. No oczywiście teraz już go musisz umyć. No ja nie myślałam, Gustaw, że zrobisz coś takiego. Tylko jeden talerz. A drugi leżał tuż obok ciebie. To po prostu jest szczyt wszystkiego, Gustaw. Szczyt wszystkiego. No dobra. Dobrze, że Agata jutro nie idzie do pracy. Ma dzień wolny. Przynajmniej sobie trochę pomaluje. A że posiada zakupioną cechę handlowiec za punkty aspiracji, to w takim razie jej razy są warte więcej, więc sprzedaje za więcej pieniążków. To jest bardzo przydatne. Idziesz skorzystać sama, no dobra. No. A co jest bardzo przydatne na początku Legacy Challenge? Te pieniądze, o których cały czas mówię, o które cały czas się staram. Te pieniądze są naprawdę najważniejsze, by rozwijać ten dom. Cały czas. Zobaczcie. Kawałek po kawałku, ja już go trochę rozwinęłam. Mamy kuchnię porządną. Łazienka to jak już zbudowałam dom na początku, to była mniej więcej porządna. Ale można byłoby oczywiście ją upgrade'nąć. Lepszy zlew, lepsza toaleta, lepszy prysznic. Można nawet wannę kupić. W przyszłości zrobić nawet drugą łazienkę, jak będzie więcej simów w domu. Wszyscy się, żeby do jednej toalety nie pali na raz. No dobra. Idziesz sobie też sama zjeść. Właśnie upgrade'nąłam, już pokoje zbudowałam. Jeden dla dzieci. Pokój dla dziedzica. Teraz dla założyciela. Patio im takie zrobiłam, ogródek ładny. W którym mogą przyjmować gości. W którym mogą urządzać sobie imprezki. Widzicie, jak tutaj dużo simów siedziało podczas imprezy. To było bardzo dobre zagranie. Szkoda, że nie było miksjologa, że nie przyszedł. I bo tu też by się kręcili simowie przed nich. Ale niestety. O, widzę, że wybrała siedzenie w środku. Bardzo dobrze. Widzę, że ci się udało wyspać na szczęście, Agata. No to za chwilę zaczniesz malować i malować. Oj, poranne mdłości, co nie? A jeszcze ranka nawet nie ma. Współczuję, Agacie, współczuję. Druga ciąża na pewno nie będzie dla niej łatwa. No ale dobrze. Zjesz sobie później marcheweczkę jeszcze jedną. No, że... No, ja chcę wiedzieć, że to musi być chłopiec po prostu. I to już sobie zapewnię. Będziemy też słuchali muzyki alternatywnej przy malowaniu obrazów. Może to wpłynie na jakość jej obrazów. Zobaczymy. No ale dobrze. Agata jeszcze potrzebuje. Oczywiście jeszcze te trzy arcydzieła. Więc dzisiaj będziemy malować dużo obrazów. Mam nadzieję, że jakieś arcydzieła się pojawią. Fajnie by było. Bo trzeba udekorować ten dom arcydziełami. Później będzie jeszcze więcej pokoi, w których będzie można te arcydzieła wieszać. To też podwyższy trochę nam wartość działki, wartość domu i wartość estetyczną. Widzicie, już ma
Agata ładnie ozdobiona otoczenie właśnie dzięki jej obrazom, no i tylko paru tutaj rzeczom, które kupiłam. No dobrze. Agata, skończyłaś? A dlaczego ty też po sobie nie pozmywałaś? Kochane, później zjedz marchewkę i później idziesz malować. Abstrakcyjny obraz, niech będzie duży. Niech tym razem będzie duży, bo dzisiaj ma wolny. Nie jestem pewna, czy się poprawi zabawa, Agata, a więc jeśli nie, to pewnie muzyka cię poprawi. O, damy słuchaj muzyki alternatywnej. Słuchanie muzyki poprawia zabawę. Mam nadzieję, że możesz słuchać z tego miejsca muzyki. Byłoby fajnie, gdybyś mogła. Chyba się nie uda. Chyba się nie uda. No dobra. Ale malowanie na świeżym powietrzu też jej poprawia zabawę. Na szczęście jej poprawia zabawę. No dobra, przyspieszymy. Ja widzę, że jednak muzyki nie będziesz słuchała jednocześnie. No cóż, próbowałam. I niestety zawiodłam. Wydaje mi się, że już kiedyś malowałaś ten obraz, Agata. Ale mam nadzieję, że tym razem wyjdzie ci arcydzieło. No dobrze. Jeszcze chwilka czasu. Musimy patrzeć jeszcze Bartek jak. Bo on dzisiaj idzie do szkoły. Z 5:30 Bartek na pewno wstaje do szkoły. Jest arcydzieło! Jej! Jest trzecie arcydzieło. Wspaniale. Widzicie? Wiedziałam, że będzie arcydzieło. Wiedziałam. No to teraz tak. Opraw płótno i nazwij. Co tu można? Abstrakcyjna wolność. O. Ptak taki w locie to jest wolność, a więc abstrakcja wolności. Abstrakcja wolności. Albo symbol wolności. Abstrakcja wolności niech będzie. No proszę, bardzo ładnie. Teraz trzeba się zastanowić, gdzie ten obraz mieści. W pokoju... No w pokoju dzieci to na pewno nie. No to może tu. O, u rodziców na razie. Później pewnie przyniosę go do jakiegoś innego pokoju. Ale na razie niech tutaj będzie. Proszę. Jest. Dobrze, wspaniale. Ile jeszcze? Jeszcze dwa arcydzieła. Wspaniale. Chciałam zobaczyć, ile tobie jeszcze brakuje tego malowania. Jesteś w połowie. Niestety jesteś w połowie. No dobra. Bartek by potrzebował iść siku. Tak jak się tylko obudzi, to pójdzie siku. I już się obudzi. Bardzo dobrze. Tata, słuchasz trochę sobie muzyki, ale ja bym chciała kolejny abstrakcyjny. Może abstrakcyjny. Duży znowu namalujemy. Może to się znowu nam opłaci. I spojrzałam, ile ten jest warty. Obraz. Podniosłam ścian. 11, 12 tysięcy prawie. Wow. Szacun, Agata, dla ciebie naprawdę. 12 tysięcy, jakbym go sprzedała. To ile byłoby gotówki? No ale niestety. Obiecałam sobie, że na tym poziomie nie będę sprzedawała arcydzieł. Żeby po prostu zdobić dom. W przyszłości może, gdy nie będzie już miejsca na te arcydzieła, to może dopiero wtedy. Dobra, Bartek. Przez to, że jeszcze nie musisz iść do szkoły, a jesteś praktycznie najedzony, to sobie powiem. Więc spełnimy trochę tego grania na instrumencie i podnieśmy troszeczkę tę umiejętność kreatywności. Bardzo ważną dla Bartka teraz. Patrzmy na Gustawa. Gustaw potrzebuje podniesienia zabawy. Ewidentnie potrzebuje tego. Ale na razie niech sobie śpi. Niech sobie spokojnie śpi, niech się wyśpi. Agata, już skończyłaś? No, ale rysujesz to samo co poprzednio. Teraz pewnie nie dostanę za niego 12 tysięcy. Szkoda. Ale jeśli będzie znowu arcydziełem, to go na pewno sprzedam. Dwóch kopii tego samego obrazu na pewno nie będę trzymała w domu. Ale to raczej jest niemożliwe. Nie spotkałam się jeszcze, żeby Sim namalował dwa razy ten sam obraz i on był arcydziełem dwa razy. No i nie jest arcydziełem, bo nie dostaliśmy powiadomienia o arcydziełach. No i niestety, tamten kosztował 12 tysięcy prawie, a ten niecałe 1,5 tysiąca. Ale sprzedaj
do galerii. No i dostaliśmy 1600. Dobrej tom. Ale wydaje mi się, że za średnią cenę dostawałaś nawet 2000. A więc to jest słabo. To wyszło słabo, Agata. Bo duże obrazy powinny być. Po prostu powinna do niej za nie więcej pieniążków dostawać i tyle, a nie jeszcze mniej. To mi się nie podoba. Dobra, Gustaw nadal śpi, 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 ale to jest zrozumiałe. On do pierwszej w nocy pisał długo. Nie, do pierwszej nie pisał książki, ale długo siedział w nocy i pisał książkę, a później musiał jeszcze zjeść, najeść się przed snem. Rozumiem, niech sobie teraz odsypia. No dobrze. Przez to, że odsypia, to może Agata też nie chce z nim rozmawiać czy coś. Taki też narysowałaś już kiedyś, tylko że czerwony. O, pokażę wam, tutaj jest. Widzicie, czerwony, a teraz niebieski narysowała. 1200. No a więc podobnie co tamten. Więc to jest niesamowite, że tamten tak mało. Po prostu za mało tamten. Ale dobrze. Idziesz sikać po mistrzostwo, a później idziesz coś zjeść. A dlaczego Bartek jeszcze nie jest w szkole? No dobrze, Gustaw. Ty potrzebujesz zabawy, ale najpierw wyrzuć zepsute jedzenie. O, Bartek już idzie do szkoły. Papa, Bartek. Mam nadzieję, że się świetnie będziesz bawił w szkole. I jak pójdzie do szkoły, to ja od razu dam, żeby rozmawiał z przyjaciółmi, czy tam rozwijał umiejętności. Coś, cokolwiek. Coś, co mi podwyższy jego towarzystwo. O, i poszedł do szkoły i już się tym zajmujemy. A więc nie pracuj normalnie, tylko zdobywaj przyjaciół. Wypełnisz pasek towarzystwa. Bardzo dobrze. Ja, i na tym mi zależy. Dobra, Gustaw, możesz sobie zjeść coś na szybko. Będziemy ci na głodomora pracować. Agata, ja tobie wybiorę, co masz zjeść. Jakąś porcję, proszę. Oj, widzę, że Gustaw teraz wybrał tutaj ten stół. Bardzo miło. W poprzednim odcinku wybrał ten stół. A Agata, dlaczego wybrał? Czego nie usiadła się obok Gustawa? Agata, ja cię proszę, ty usiądź tutaj. Teraz usiądź tutaj. Usiądź obok Gustawa, proszę cię, i zjedz razem z nim. Bo Gustaw przyjdzie. Tylko nie mów, że Gustaw przyjdzie do ciebie. Nie, no, co to jest? Ja tu przeniosę. Aha, tu się nie mieści ten talerz na tym stole. A, już wiem dlaczego. Może tak? Gdzie lepiej się będzie mieściło wszystko na stole. O, a tu się mieści? Tak średnio. To ja to w ogóle wywalę. Się tak średnio mieści, sprzedamy. No, poza tym tu jest światełko nad głowami, że tutaj bardziej skierujemy je. O, będzie lepiej. Ale żeby mogli po prostu jeść razem tutaj śniadanie przy stole. Tak, a więc Agata, jesz. I Gustaw też tutaj jesz ładnie przy stole. Proszę mi usiąść. O, i teraz możecie ze sobą porozmawiać. Zapytaj o termin porodu. Bardzo ważne. Obejmij. Dobra, później obejmij się. A czy ona chce flirtować? Tylko flirtować. Też wypełnimy to od razu. Kol wygląda. A, i wypełniliśmy. Tu za chwilę wypełnimy, jak zjedzą, a tu już wypełniamy. Zabyk następny punkt? Dobra, niech będzie. Wypełnimy to też. I co ty chcesz? Odczuwać szczęście. No teraz jesteś pewna siebie. Szczęścia jeszcze długo nie będziesz samego odczuwać. Obejrzyj dzieło sztuki. Nudne. O, i co tu jest? Żartuj. Żartuj, możemy pożartować sobie z Gustawem. Żartuj o politykach. O politykach dałam, czy o politykach? Pożartujcie sobie o władzy, bardzo proszę. Gustaw, mam dla ciebie robotę. Ale chyba najpierw będziesz musiał sobie trochę pograć w grę najpierw. Bo raczej mi nie będziesz chciał naprawić tak niskim poziomem zabawy. Ale widzę, że żart trochę podniósł mi tę zabawę. Dobrze, Agata, bardzo dobrze. Dobra. Jak skończy jeść Agata, to pozmywa i następnie
będzie dalej malować. Ile przewaga mięśni nad umysłem? To 27. Więc widzę, że tu jest najwięcej. A więc powoli udowadniasz mi przewagę umysłu nad mięśniami. Bo to była twoja najlepiej opłacona książka. Teraz jest bardzo dobrze. Im więcej, tym lepiej. Ale nadal mi się wydaje, że mogłyby być ciut lepiej płatne te książki. Ciut lepiej. Ale dobrze. Gustaw sobie poprawia zabawę. Dobra, ja już bym dała napraw, bo ja nie lubię tego cieknącego, tej cieknącej toalety oglądać. A my w tym czasie... No ostatnie abstrakcyjne są mało warte dla ciebie, Agata. Spróbujemy może jakiegoś innego stylu? Może realistyczny. Niech będzie dużo realistyczny. Spróbujemy. Jeśli będzie mało warty, to wrócimy do abstrakcyjnego. Albo wypróbujemy jeszcze jeden inny styl artystyczny. No dobrze. Ustaw nam naprawi toaleta, później zbierze wszystko, co jest dookoła w domu. A więc... Nie będę przecież Agacie, kobiecie w ciąży, w drugim trymestrze ciąży kazała robić wielkiego obchodu po działce. Zbieraj. O, Gustaw już naprawił, bardzo dobrze. Szybko, szybko to jemu poszło. Zbieraj, zbieraj. Ja wiem, że można by tu zbierać w tej okolicy dużo więcej, bo jeszcze jest w okolicy domu sąsiadów. Wiele krzaczków na dole jeszcze tam, jak się spojrzy. O, tam jest też mnóstwo. No, ale ja robię tylko tutaj obchód. Dobra, teraz jeszcze potrzebujemy wolnego miejsca na interakcję. No, Gustaw, ja potrzebuję wolnego miejsca. Jest jedno miejsce. Jeszcze dwa. Bartek spotkał w szkole Simkę o imieniu Oliwia. O, proszę. Może jakaś potencjalna przyszła małżonka dla Bartka. Kto wie, kto wie. Już pierwsze znajomości zaczynają się czasami już w tym wieku. Czasami takie potencjalne znajomości jak z dziecka zamieniają się właśnie w małżeństwo później, w szczególności w Legacy Challenge. Proszę, co ty tu rysujesz? Malujesz, znaczy się. Takiego obrazu jeszcze nie widziałam. Proszę, to coś nowego jak dla mnie. Ale nie jest to arcydzieło. Mapę. O, mapy nie będziemy używać. Albo możemy użyć. Chciałam zobaczyć, ile jest warty. Agata, ile jest warty ten obraz? Może się przełączyć z osoby na osobę? No dobra. Przedaj do galerii. 1422 chyba jest warty. A nie, bo ty jeszcze go malujesz, a myślałam... Nie, już... A. Jeszcze go trochę, chwilkę malowała. Ale dobra, sprzedasz go czy nie? Sprzedałaś go? O, sprzedałaś go, dobra. 1700 dostaliśmy. A więc ciut więcej niż za abstrakcyjny obraz, duży. A więc jeszcze jeden realistyczny mi namalujesz i tym razem średni. No dobra. Może wykorzystamy tę mapę, którą mamy, mapę skarbów. Kap w poszukiwaniu skarbu. A, spróbujemy. Ile jest taka mapa warta? 80. No dobra, spróbujemy użyć tej mapy. Agata dalej maluje, a później Gustaw tutaj podejdzie i odzyska części. Tak, musimy odzyskać części. Dopiero później można wyrzucić te śmieci. O, jak nienawidzę śmieci, jak mają Simowie w domu, to jest najgorsze. Najgorsze, jak dla mnie. Zobaczmy, jak się odbywa poszukiwanie skarbu. Coś znalazłeś, Gustaw, ciekawego? Pokażcie mi. Kapsułę. No, po kapsułę. Wielki skarb mi. Nie najlepszy jak dla mnie. A jeszcze trzeba się zająć drzewkiem przed domem. Zapomniałam. Ja najpierw sobie wszystko posprzedaję. O, i wszystko sprzedane. A Gustaw musi do toalety. Nawet nie wiedziałam. Trzeba się zająć drzewkiem. O, tu jest drzewko. Nawet można zebrać plon z niego. No proszę, mamy pierwszy plon z drzewka. Dobra, Gustaw, później skorzystasz. A później podlejesz i zbierzesz cały plon. Proszę bardzo. Agata już kończy malowanie, jeszcze trochę maluj. No dobrze. Mamy czas. Części do armatury. Wspaniale. Ja tu za ciebie
Jest arcydzieło, jest drugie arcydzieło. Chyba rekord, na rekord idziesz w tym odcinku, Agata, i się cieszę z tego powodu. Taka zwyczajna latarenka, ale arcydzieło. 2700. Szału nie mam, ale co to może być? Może po prostu nadmorska latarnia. Może. Nie, tu jakiś zbiór słów nie najlepszy, bo nadmorska latarnia, w jakim innym miejscu może być latarnia, no ale niech już ma taką nazwę to arcydzieło. No, coś mi się trochę zawiesza. Mam nadzieję, że ten odcinek nie jest pechowym odcinkiem, że mi tu nagle granie wybuchnie. No dobra. Pokój dziecięcy raczej ma dużo tych różnych ozdób. Kupuję ich. Te latarnie. Tutaj. Page up. O, tutaj gdzieś. A niech będzie tutaj tak. Słoń. Mało słabo widać ten obraz. O, słoneczko. Która tutaj jest. No ale dobrze. No dlatego chciałam tutaj postawić, że jakąś stojącą lampę tam postawię. Bo niestety trochę słabo oświetlone jest to miejsce. O, albo taki jakiś panel. Jak chcę coś takiego w domu, może kinkiet po prostu. Jakiś. O. O, albo nad. O. Można by tak zaakcentować wszystkie obrazy w domu. O, proszę. Które namalowała nam Agata. Czy tutaj łazienki chyba się pozbyłam. Tak, łazienki się pozbyłam. Tam jeszcze tu jeden. I tu jeden. O, zaakcentujemy tak wszystkie. Wszystkie arcydzieła, jakie namalowała Agata. Oj, trochę już jest. Trochę namalowała jeszcze przed tym, jak miała do wypełnienia te aspiracje. No, powoli trzeba by cię nakarmić, Agata, ale myślę, że masz jeszcze czas na jeden obraz. Ja myślę, że znowu zmienimy styl. Narysujesz impresjonistyczny, może mały. Wydaje mi się, że takie zmienianie stylów, gdy poluje na arcydzieła, jest dobre. Raz namalować takim stylem, raz takim. To częściej chyba wtedy będą arcydzieła. Tak mi się wydaje, a teraz głównie polujemy na arcydzieła i na ten 10. punkcik, który już niedługo będzie, prawdopodobnie. Mam nadzieję. Dobra, Gustaw, znowu trzeba podnieść ci zabawę. O, Bartek spotkał w szkole Simo imieniu Dominik. Proszę, pierwszego kolegę spotkał. Bardzo dobrze. Kolegów trzeba poznawać. A spojrzę tylko, ile truskawek mamy. Jedną truskawkę tylko mamy. No nie. Definitywnie te truskawki, które zebrałeś, Gustaw, idą do lodówki. Proszę. I już jest 11, jest super. A jeszcze musimy kapsułę otworzyć. Gustaw, otwieraj. Nie graj w grę, tylko otwórz nam kapsułę. Musimy zobaczyć, czy nam się to opłaci, ale wątpię. Musiałby ze 160 kosztować, a on kosztuje 15, no. Przecież mogłabym sprzedać mapę i kapsułę. No by dało mi prawie ponad 100 simoleonów. Niestety, nie opłaciło się. Ryzyko się nie opłaca, a więc przeważnie nie, te mapy po prostu sprzedają, bo ryzyko się nie opłaca. Dobra. Ile jest warty ten obraz? 467, ale to jest mały obraz. Czy nie dziwny. Ale są mniej wartem. Ale teraz musimy się zająć swoimi potrzebami, Agata. I dopiero później możemy się zająć czymś innym. No dobrze, zjemy tobie może znowu tę kanapkę z bekonem. Dopóki nie zjecie ich wszystkich z przyjęcia, to będziecie się żywić tylko tym. A później, o, Bartek wrócił ze szkoły. No dobrze, oceny są zaledwie dostateczne, ale poprawił sobie towarzystwo. No zobaczcie, na maksa jest. Wspaniale.
Zobaczmy też tych dwóch przyjaciół, których pozna. To jest niby Dominik? Nie, Dominik to jest sąsiad, który poznał, co nie, którego poznałeś. Szukamy. A dzieci jakieś poznałeś? Oliwia przecież jest dorosłą osobą, Dominik też. Niby ich poznałeś w szkole? Wiesz, Dominik to jest sąsiad. No, myślałam, że to będą dzieci. A to jest raczej jakaś dorosła osoba. To jest na pewno dorosła osoba, więc nauczycielkę poznałeś w szkole, Dominik. Proszę cię, ale chodź tutaj, odrobisz lekcję. Ach, miałam nadzieję, że pozna jakieś dziecko. Pozna jakiegoś przyjaciela w szkole. Nie. No, po prostu nie. Trzeba będzie się kiedyś wybrać na plac zabaw, żeby tam poznać dzieci. I chyba wkrótce to kiedyś zrobimy. No dobra, Agata idzie jeść. Gustaw sobie podnosi już całkiem dobrze zabawę. Poczekam, aż podniesie sobie na maksa. O, trzeci poziom umiejętności grania w gry. A następnie sobie coś zjemy. Kanapkę z bekonem, oczywiście. Na razie Gustaw nie musi gotować na szczęście, bo jest ugotowane jeszcze po imprezie. No dobrze. Czekamy, czekamy, aż wszyscy wszystko zrobią. Co tutaj chcesz? Pomóż Simowi Bartek w odrobić pracę domową. Opa, Bartek już odrobił pracę domową, nie trzeba mu już pomagać. Sam sobie dał radę. Ale Bartek może trochę sobie pograć na instrumencie, gdyż brakuje mu jeszcze 1 godziny grania. A ty, Agata, nie usiądź. Jeszcze namaluj obraz teraz surrealistyczny średni. Proszę, surrealistyczny średni mi namalować. Póki jeszcze nie padasz mi na twarz ze zmęczenia. Bo za chwilę pewnie padniesz mi na twarz. O, ktoś mi tu dzwoni. Kasandra Ćwir. Kasandra Ćwir mi teraz nie przeszkadzaj. Agata zaraz i tak pójdzie spać. Jeszcze trzeci trymestr dopiero za 5 godzin. Niech będzie. Gustaw na maksa już praktycznie ma tę zabawę. To może przestać grać. Co tu ma? Kup basen. Basenu na razie kupować Gustaw nie będę. Basen to jest droga sprawa. Żeby porządny, duży basen wybudować, jakiś taki przynajmniej o taki, to na to potrzeba kilka tysięcy. A tych kilku tysięcy, Gustaw, ty nie masz na ten basen. Masz tylko 7,5 tysiąca. A jeszcze, pamiętajmy, dzisiaj wieczorem albo jutro rano przyjdą rachunki. One praktycznie pewnie z 1000 będą kosztować. Gustaw, nie masz pieniędzy na basen. Naprawdę, dużo pieniędzy na basen. No dobra, Bartek, czy twoje 5 godzin już minęło? Minęło. To nie maluj, to nie graj więcej. My tu sprzątniemy za ciebie. O, 3 simolony zrobiliśmy. Widzę, że siku musisz. Najpierw twoimi potrzebami zajmiemy. A dopiero później będziesz rysował obrazki. Bo musi 5 różnych obrazków namalować. Pojazdy już chyba rysował. No nawet nie ma 5 na razie różnych. Dopiero może 4 różne namalować. Wydaje mi się, że jakiś już malował. Czy to jest prawda? Czy nie? Nie, nie ma jeszcze wszystkich 5 namalowanych. Żadnego nie ma namalowanego. A więc. O, proszę, jaki fajny, surrealistyczny obraz. Ale niewiele warty. O. Już dużo był ten realistyczny warty. Jeszcze chyba nie wymaksowałaś umiejętności malowania. No ale cóż. To będzie musiał poczekać do następnego odcinka, bo jesteś zmęczona. Bardzo zmęczona. Ale jak za 5 godzin, jak będziesz już w tym, ile już, pewnie już 3 godziny, to jutro nie pójdziesz do pracy, bo sobie weźmiemy urlop w sprawach rodzinnych. Bardzo dobrze. Potrzeba ci takiego urlopu, bo ja nie chcę, by rodziło później w pracy. Gustaw, nie masz co robić, to oczywiście pisz książkę, oczywiście. Napisz książkę. Może spróbujemy fantazy. Może będzie dużo warte. Mam nadzieję, że będzie dużo warte, więc spróbujemy fantazy. Krzaczek ma się dobrze. To dobrze. A Bartek, o, kończy. Pani Kruk. Niech będzie. Niech będzie taki. Dobra, zaczniemy od kształtów.
Później pojedziemy ludzie, zwierzęta, pojazdy i później ten piąty, którego jeszcze nie jest dostępny dla Bartka. No niestety, Bartek musi jeszcze się najeść wcześniej. Och, dobra, idź się najeść. Kończ się kąpać. O, i już idzie coś jeść. Dobra, ja myślę, że to jest dobra pora, by zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Na pewno nie działo się tak dużo, jak w poprzednim odcinku, podczas którego była impreza urodzinowa Gustawa. Ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go skomentujecie, zalajkujecie, zasubskrybujecie mój kanał. I mam nadzieję, że się usłyszymy w następnym odcinku. Susu! I'm in love with my life.